Dzień dobry. Kolejny tydzień nierównej walki na zadupiu. Uznałem, że dla relaksu sobie porobię trochę ogrodzenie. Dawno nie robiłem. Tym razem zrobiłem więcej niż przez ostatni rok, bo wkręciłem jeden słupek. No, w sumie to trzy już. I wiertnica rzuciła palenie. Także jest chujowo, ale stabilnie, jak zawsze. Po zrobieniu kilkuset takich słupków w moim życiu w końcu wpadłem na pomysł, żeby to zagęszczać piochem, bo wsypywanie tej ziemi z powrotem ma średni sens. Zawsze jest jej za mało, bo wiertnica ją rozrzuci naokoło i wystarczyło zmienić tą jedną rzecz, żeby słupek od razu stał w miarę sztywno. Wcześniej to one się kiwały z pierwszy miesiąc, jak nie dłużej, aż nie popadało, coś się nie zagęściło samo, to wbijanie siatki w pojedynkę, czy przybijanie z koblami, nie było nawet możliwe. Także zajęło mi to dojście do tego tylko kilka lat, tak na mnie to i tak szybko. Tutaj mam ten pioch, to jest podobno 800 kg piachu. Nie wiem, czy piach w każdej lokalizacji ziemi waży trochę inaczej, bo ostatnio kupiłem niby pół tony, a było go dużo, dużo więcej niż te 800 kilo, ale okej. Nie wiem, grawitacja różnie działa. No dobra, zakupuję te słupki i zobaczę, czy jak ona przestygnie chwilę, to zacznie znowu działać. A jak nie, to nie wiem, wykopię trochę ich kilka szpadlem może, żeby się uspokoić i będę się zawijał. No, widzę, że gaźnik się znowu poluzował. Także być może przez to nie chcę palić. Zaraz spróbuję to zrzeźbić. Dobra, wszystko dokręcone. Zobaczymy, może teraz będzie chodzić. Pamiętajcie, że zawsze jak tam dłubiecie w jakimś silniku, to żeby to robić jakiś w miarę sterylnych warunkach, bo jak się wam tam nasypie jakiś tam piasek, paprochy czy coś, to dużo silników potem źle chodzi, nie? O, zobaczę, czy to odpali. Coś on dziwnie pachnie teraz, jakąś jakby spalenizną czy coś, ale gaźnik już nie lata, to może to mu trochę pomoże. Krok drugi, bezsensownie wyjąć świecę, bo przecież w małych silnikach to zawsze świeca. Tylko, że to nigdy nie jest świeca. Ale okej, krok drugi za nami. I iskra jest. O dziwo. To teraz krok trzeci. Bezsensownie pokręcić śrubką regulacyjną od gaźnika, bo być może kręciłem nią wcześniej, jak nie widziałem, że jest luźny i teraz go zalewa. To pewnie też nic nie da. A jednak chyba zgadłem. Rekordowa ilość słupków w jeden dzień, aż 8. I nawet kurde, zrobiłbym więcej, tylko nie mam już gotowych słupków. Chyba postaram się teraz jeszcze kilka zrobić. Tylko zrzucę ten pioch najpierw. I potem już pewnie mi się nie będzie chciało i nie zrobię. I pewnie przez kolejne 3 miesiące nie zrobię ani jednego. Nie, no dobra, w tym tygodniu chciałbym przynajmniej jeszcze raz sobie tą misję wkręcić. Postaram się w miarę regularnie teraz je skrobać, opalać, przygotowywać i potem je wkręcać. Ale to dzisiaj mam taką motywację, a to mi pewnie minie w ciągu tam 40 minut. Przy okazji rozpoczęty drugi etap inwestycji z wjazdem. Kurde, jakbym ja spojrzał wcześniej na ten cennik, jak tam kiedyś brałem żwir i bym widział, że ten pioch był po dwie dychy za tonę, to tyle razy, ile ja tu jechałem na pusto, to bym już miał ten podjazd posypany. Już by się dawno tutaj ładnie zagęszczał. No a tak to wyszło jak zwykle, bo po co spojrzeć na cennik. Także następnym razem, jak sobie przywiozę podsłupki, to
Znowu posypię kawałek i myślę, że niedługo to będzie skończone. I wtedy to już tylko jakaś tam włóknina drogowa i ten niestety drogi żwir. I już będzie jakoś tam w miarę. I jeszcze tylko wtedy kilkadziesiąt kolejnych metrów drogi i po sprawie. To. Chwila, moment. Dzień kolejny. Pierwszy dzień wiosny, cieplutko. Dlatego będę się grzał dzisiaj palnikiem. Poopalam sobie trochę słupków. Nie wiem, na ile starczy gazu, bo butla coś taka lekka. I w międzyczasie zobaczę, jak się skrobię olchę. Mam tutaj taki pieniek do rąbania drewna. Chcę go trochę poskrobać, żeby dłużej poleżał. I może pomalować go pokostem na końcach, żeby trochę wolniej sechł, bo widzę, że już zaczyna przez środek sobie pękać, jak schnie. A na razie nie mam lepszego, twardszego pienka do siekania drewna, więc ten musi mi wystarczyć. Jest już pełno furwaczy. Niestety głównie są to komary i będą mi pewnie tutaj umilać pracę. Doliczyłem się, że potrzebuję jeszcze 23 słupki, żeby dokończyć w ogóle ten jeden bok, który zacząłem ostatnio. Tak. Będzie szybka akcja. Słupek ledwo zaczęty, a gaz się już skończył. Mam drugą butlę. Widocznie za długo smażyliśmy pierogi ostatnio. Nie wiem, chyba czas się zaopatrzyć w tą dużą butlę, 11 kilo normalną, bo z tymi małymi to nie robota. Nie dość, że to ledwie pali te słupki, to jeszcze co chwilę się kończy i co chwilę się zamraża, bo ma za małą wydajność. Teraz się opłaca te duże butle kupować, czy nie? One coś potaniały? Z tego co pamiętam, jakoś tam 2 lata temu były jakoś mega drogie. Ten słupek miał być na szopkę, ale już taki papier się z niego zrobił. Użyję go do płotu, może tam z rok postoi, bo tutaj na dole jest w miarę zdrowy. Ten tak samo miał być na szopę, ale też gdzieś tutaj już go zżarło i się zrobił taki jak papier. Tam sobie noszę te słupki. Bo pomyślałem, że od razu je przebiorę, póki teraz jest sucho i da się tu w miarę łazić, żebym przypadkiem wszystkich tych prostych, porządnych nie zużył na ogrodzenie i potem będzie przypał z szopą. Dlatego to jednak w ogóle szkoda było czasu. On idzie na ognisko. Muszę szukać następnych. Polałem tutaj trochę wodą, bo jednak dzisiaj tutaj jest tak jakoś w miarę niezbyt mokro, to lepiej polać. 2 słupki opalone i butla już zamarznięta. Z tą małą to nie robota. W przerwach muszę sobie znaleźć jakieś inne zajęcie. To przebieram jakoś tamte słupki. Ten by był super na szopę, ale niestety też jest w 2 miejscach już papierowy i nie mam zamiaru na nim dachu stawiać, także pójdzie na ogrodzenie. Jeden znalazłem cały taki, to na razie go odrzuciłem na bok i nie wiem, coś w ogródku może gdzieś go położę, żeby sobie tam już zdechł do reszty. No, ogólnie szopa by się przydała, żeby te słupki sobie tam leżały, nie w trawie, no ale nie ma funduszy na szopę teraz.
budżet na marzec i tak został przekroczony przez traktorek. Także mam nadzieję, że chociaż te 20 parę słupków, żeby skończyć tą część ogrodzenia i 6 na szopę, 9 na szopę, no to ponad 30 potrzebuję. Już na teraz, powiedzmy. Może się uda. Kolejny słupek opalony. Butla znowu zamarznięta. Więc sobie grzebię. Uznałem, że jak już lubię wszystko robić po 3 razy i więcej, to będę od razu sortował. Miałem nadzieję układać je dopiero w tej nieszczęsnej szopie, ale jednak zrobię to jeszcze raz. Więc tam odkładam te, które są jeszcze ok, ale muszą sobie jakoś tam wyschnąć. Tutaj te, które idą na ogrodzenie. Tutaj te, co będą szły na szopę. Ten jest też trochę, dostał grzyba, ale to tylko tu na początku. To on najwyżej pójdzie do tyłu i to obetnę, ale papierowy się nie zrobił, także jeszcze jest dla niego nadzieja. No a te tutaj na tej chupie są do wyjebania, jak majonez pewnej znanej marki. Wielki krok milowy w budowie szopy został poczyniony. 9 słupków jest wybranych i tylko jeden jest krzywy jak banan. Ale mam zamiar go zostawić. Nie chcę mi się nosić w to i z powrotem. Pamiętajcie, że jesteśmy na zadupie i tutaj pewien poziom wszystkich konstrukcji musi zostać zachowany. Także tak, tutaj niedługo myślę te 3 pierwsze stopy trochę zabetonuję. Tak z jeden worek podzielę pomiędzy te 3. Dosypię tu trochę jeszcze piachu. Ubiję go. I może chociaż nawiozę żwiru, żeby już coś tutaj stawiać. W sensie nie, że konstrukcja, ale jakieś rzeczy sobie tu przechowywać, żeby mi nie zarastały zielskiem, tak jak wszędzie indziej. A potem będę się denerwował, że je tu nastawiałem i przestawiałem mi robić. I przeszkadzają mi robić. O, taki jest plan. Tutaj polecam się przyjrzeć. Tutaj widać linię ze sznurka. A patrzcie, jak bardzo przekoszona jest ta wylewka pod imadło. Piękna sprawa. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale udało mi się. Łącznie 5 słupków opalone. Już mi się nie chce czekać, aż ta butla znowu odmarznie. Może opalę jeszcze jeden, potem. Teraz jeszcze tylko pociągnę je pokostem. Pociągnę też tutaj szczyt tego pieńka. Tego chyba nie widać. Kto się cholerstwo ciężko skrobi w porównaniu do tej sosny, to masakra, ale jakoś poskrobałem. No dobra, to cała reszta już bez ekipy filmowej. Odcinków z ogrodzenia być może jeszcze kilka będzie, aż znowu nie stracę zapału, ale to tak na 2 razy. Dziękuję za uwagę i do widzenia. A propos ekipy filmowej, to jest kurwa tak ciepło, a ja w tej czapce zimowej nie mogę ściąć, bo kurwa peruka mi lata, włosy do oczu, do ryja lecą. Także po dzisiejszym odcinku pani od charakteryzacji i pani od kostiumów do wyjebania. Ja nie będę pracował w takich warunkach, kurwa. A ja za co? Co za co? Jak za co? Czapkę z Daszkiem mogłaś mi spakować. Kurwa.
mogłem wziąć ten angaż, kurwa, w 11, grać w łoki jak pan, to nie, siedzę na tym zadupie. Gdzie jest mój ciepły harnasz, kurwa, pod dniem zdjęciowym, ja pierdolę.